historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele młodzieżowych grup muzycznych zdobyło spore uznanie zarówno słuchaczy, jak i partii. Żadna jednak nie zleciała tak wysoko, aby potem upaść tak nisko. Oto historia zespołu Turbogach. Był rok 2002. Leszek Kasprzak, wówczas 16-letni uczeń zespołu szkół maszynowo-elektronicznych w Wołowie, wybrał się wraz z kolegą z podwórka, Bogumiłem Pasieką, na koncert Krzysztofa Krawczyka z okazji imienin ojca pierwszego sekretarza. Chłopcy oni mieli z zachwytu i od razu wiedzieli, co chcą robić w życiu. Muzykę disco polo. Leszek miał doświadczenie z lutownicą, więc złożył kopię popularnego wtedy radzieckiego syntezatora Unice 2000. Bogumił w pierwszej klasie szkoły podstawowej śpiewał w chórze socjalno-pochwalnym, więc nadawał się na wokalistę. Potrzebny był jeszcze ten trzeci, który zajmie się perkusją elektroniczną. Chłopcy wystawili ogłoszenie w Trybunie Ludu i zgłosiły się dwie osoby. Jedną z nich była matka Bogumiła, która przyniosła na przesłuchanie stary bigos. Drugim kandydatem był niejaki Marian Piłsudski. Nie potrafił na niczym grać, ani nie miał słuchu muzycznego. Jednakże lubił wódkę i miał własny samochód. To właśnie on został przyjęty do zespołu. W tej szopie chłopcy zamknęli się na 6 miesięcy, aby nagrać pierwszą płytę. To tutaj skomponowali i nagrali takie hity jak Chłop, Hazard czy Brokat. Po nagraniu płyty i zatwierdzeniu treści utworów na partyjnej kolaudacji pozostała ostatnia kwestia – nazwa zespołu. Muzycy przez miesiąc dywagowali, ale nie mogli znaleźć żadnej chwytliwej nazwy. Zupełnym przypadkiem, podczas słuchania przemówienia pierwszego sekretarza, usłyszeli wyraz Turbogach. Choć tak naprawdę towarzysz Miller mówił o turbinie gaszącej spekulacje imperialistów. Słowo tak się spodobało, że zostało wybrane spośród tysięcy innych pomysłów. Po zatrudnieniu brygadzisty, czyli mnie, zespół ruszył w trasę. Początkowo zainteresowanie było nikłe. Młodzi muzycy często grywali do kotleta. Dosłownie, bo ludzie wychodzili z sal, pozostawiając resztki jedzenia na talerzach. Dzięki temu zespół miał co jeść. Ich widownia składała się głównie z kelnerów, którzy nie mieli fajrantu. Czasy były ciężkie. Ta sytuacja trwała przez 6 lat. Leszek myślał nawet o rozwiązaniu zespołu, lecz stało się coś niesamowitego. Pewnego dnia w Teleranku zjawił się sekretarz Miller i opowiadał dzieciom o korzyściach socjalizmu. Jedno z dzieci zadało pytanie o torby w gułagach. Sekretarz nie dosłyszał pytania, zdziwiony i zmieszany zarazem odpowiedział jednak, że Turbogach to jego ulubiony zespół. Tyle wystarczyło. Następnego dnia koncert w remizie w Mirjanowie był wyprzedany. To samo w Ulanowie, w Iwiszycach i Jantoszycach. Fala popularności zespołu przeszła przez cały kraj. Sale były wypchane ludźmi, a publiczność śpiewała z zespołem każdą piosenkę. O, jakie to były koncerty! Jakie to były koncerty! Turbogach zagrał nawet na festiwalu w Opolu i zakończył triumfalnie trasę wielkim widowiskiem w Bartoszycach, gdzie młodzi muzycy wystąpili dla Komitetu Centralnego PZPR. Pierwszy sekretarz określił ich jako idealny przykład muzyki rozrywkowej z socjalistycznym przekazem. To nie koniec wielkich sukcesów. Muzycy zostali zaproszeni na występ w Moskwie w ramach festiwalu Pieśni Braterskiej. To był najlepszy występ, jaki kiedykolwiek dali. Najlepszy. Sama bliskość Kremla dopingowała ich do dania z siebie wszystkiego. I właśnie tam poznałam mojego Andrzejka. Zapytajcie go o szczegóły. Cały wschodni blok z wytęsknieniem czekał na drugą płytę. Nawet ówczesny prezydent USA, David Hasselhoff, dołączył do naszego fanklubu. Jednakże nikt nie miał pojęcia, jak złe relacje panowały w grupie i do czego to doprowadzi. Ciąg dalszy w części drugiej. W historii Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wiele młodzieżowych grup muzycznych zdobyło spore uznanie zarówno słuchaczy, jak i partii. Żadna jednak nie zleciała tak wysoko, aby potem upaść tak nisko. Oto historia zespołu Turbogach. Relacje w zespole Turbogach opierały się na przyjaźni, braterstwie i wzajemnym szacunku. Muzycy nie pili wódki z nikim spoza grupy i zakładali komitety, aby przegłosować każdy pomysł. Tak było aż do czasu pierwszych sukcesów. Wraz z pieniędzmi wkradły się do ich kręgu osoby trzecie, tak zwani mąciciele, i już nic nie było takie jak wcześniej, zwłaszcza, że pojawiły się też nałogi. Leszek uzależnił się od hazardu, każdą wolną chwilę spędzał w kasynach, grając na wszystkim, co było pod ręką. No, w cięższej sytuacji był Bogumił, który nie potrafił przestać jeść.
Jego garderoba przed każdym koncertem była wypchana baleronikiem, kiełbaską śląską, smalcem i paprykarzem. Doszło do tego, iż jadał na scenie w trakcie śpiewania. Największy problem był jednak z Marianem, gdyż ten przestał jadać mięso i pić wódkę. Próbowałam wysłać go do znachorów, lecz nic z tego nie wyszło. Nić porozumienia w zespole została przerwana. Komitety za każdym razem zrywane były zasadą liberum veto, co potęgowało zgrzyty komunikacyjne. No, doszło do takiej sytuacji, że już każdy z nich podróżował swoim osobnym autosanem, a jak już rozmawiali ze sobą, to tylko o podziale pieniędzy. Po koncercie w Moskwie weszli do studia i próbowali skomponować utwory do drugiej płyty. Każda sesja kończyła się wielką bójką. Po roku starań muzycy mieli tego wszystkiego dość i każdy doniósł na każdego służbą bezpieczeństwa. Skończyło się to na rocznej odsiadce dla wszystkich muzyków. Sytuacja była jasna. Nie ma już Turbogacha. Jak potoczyły się losy muzyków po wyjściu na wolność? Marian złożył podanie do zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej, gdyż widział w więzieniu skutki spotkań z funkcjonariuszami tej formacji. To było coś dla niego. Szybko awansował i dostał się do działu 3 specjalnego. Mięsa nadal nie je, ale wódkę już pije. Bogumił poczuł zew patriotyczny i zapisał się do PZPR, aby zostać działaczem socjalistycznym. Obecnie jest posłem na Sejm. Znany jest ze swoich prywatek, gdzie ani jedzenia, ani wódki nie brakuje. Zaś Leszek ustatkował się, ożenił się i ma 3 dzieci. Nie gra już w kasynach, ale długi z dawnych lat pozostały. Często pracuje na budowie na akord, by je spłacić. Konsumuje alkohol naprawdę w dużych ilościach, ale jak twierdzi, niektórzy mogą pić. Potwierdzam. Czasami w stanie upojenia zerka ukradkiem na syntezator Unest 2000 i widać w jego oku tęsknotę. Nie tylko on zastanawia się, co by było, gdyby